Dzień dobry, dobry wieczór. Zawsze mam z tym problem, czy mówić Państwu dzień dobry, czy dobry wieczór. Patrzę przez okno, jeszcze jest całkiem widno, więc może powiem dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i będę miała przyjemność, mam przyjemność poprowadzić dla Państwa to webinarium. Mam nadzieję, że jesteśmy dostępni również na Facebooku. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy tam są i tam będą nas oglądać. Z moimi dzisiejszymi gośćmi są dwie wspaniałe kobiety, o których opowiem za chwilę, a teraz czas na wszystkie potrzebne informacje, żeby w tym webinarium móc wziąć udział. Będziemy rozmawiać o tym, jak pobudzić uczniów i uczennice do samodzielnego i krytycznego myślenia. Mam nadzieję, że będzie bardzo praktycznie i bardzo ciekawie i wytrwają Państwo z nami do końca, czyli przez całe 90 minut. Będziemy dzisiaj z Państwem do 19.30, chyba że jakieś przeciwności losu nam tutaj się wydarzą, ale mam nadzieję, że nie. Jak zawsze proponujemy Państwu inspiracje, czyli praktyczne treści na naszym blogu. Zachęcamy do odwiedzenia. Ja za chwilę Państwu wrzucę wszystkie linki na czat, czyli blog.co.org.pl. Zapraszamy również na naszego fanpage'a na Facebooku i korzystania z naszych newsletterów. Wtedy są Państwo na bieżąco z wszystkimi informacjami i mogą Państwo korzystać z naszej oferty. Jak zawsze przypominamy, że mogą Państwo zaprosić do siebie CEO, czyli skorzystać z oferty warsztatów dla swojej rady pedagogicznej. Na chwilę obecną nie prowadzimy jeszcze naboru do żadnego naszego programu. Startujemy z naborem w czerwcu, więc tak naprawdę już bardzo niedługo. Proszę być z nami na bieżąco, by wiedzieć, do czego będziemy rekrutować w najbliższym czasie. Działania w CEO prowadzimy w 6 grupach programowych. Dzisiaj jesteśmy w obszarze zielonym, powiedziałabym jasnozielonym, czyli odpowiadaj na globalne wyzwania, ale wydaje mi się, że tematy, które dzisiaj będziemy poruszać, czyli krytyczne myślenie, mieszczą się tak naprawdę w każdym z tych kolorów, czyli w każdym w tym obszarze programowym. Do nich będziemy oczywiście wracać. Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak Państwo na pewno już wiedzą i pamiętają, jest największą organizacją, która zajmuje się edukacją w Polsce. Docieramy do ponad 40 tysięcy nauczycieli, do około 10 tysięcy szkół w całej Polsce. Państwo są tego dowodem, widzę, że licznik na czacie bije. Państwo cały czas dołączają do pokoju, za co bardzo serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli już przejść do bardzo praktycznych treści. Tak jak powiedziałam, dzisiejsze prelegentki to dwie kobiety. Pierwsza, jeśli w takiej kolejności wymieniam, która wiem, że już do nas dołączyła, bo przed chwilą miała włączoną jeszcze kamerę, Maja Dobiasz-Krysiak, doktor Maja Dobiasz-Krysiak, jakoś Maju z tym doktor ciężko mi do ciebie powiedzieć, ale myślę, że to warto wspomnieć, antropolożka i animatorka kultury, osoba z CEO związana bardzo mocno, bo przez wiele lat Maja pracowała w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teraz tylko albo aż z nami współpracuje i dzisiaj będzie naszą prelegentką. Witam Cię, Maju, serdecznie. Dzień dobry. Zrobiłam doktorat, wydałam go w formie książkowej, więc chyba zasługuję na ten tytuł. Dziękuję, Kasiu. Absolutnie tak. Myślę, że tutaj nie. Tak, absolutnie tak. Drugą naszą prelegentką będzie nauczycielka języka polskiego Jadwiga Jarosz, którą serdecznie witam, która również współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, trochę w innej formie, bo współpracuje w różnych programach. Całą listę Państwo widzą na ekranie, ale myślę, że temat właśnie edukacji medialnej i migracji to najbliższe tematy dla Ciebie, Jadziu. Czy to prawda? Tak, tak, bardzo dobrze powiedziałaś. Dzień dobry Państwu. Bardzo mnie dzisiaj moja prezentacja nie chce słuchać i w tym momencie przejechałam przez 3 slajdy. Przepraszam za problemy techniczne, ale mój internet dzisiaj wariuje. Tak jak powiedziałam na początku, będziemy dzisiaj rozmawiać, mam nadzieję, długo i szczęśliwie, jeśli mój internet na to pozwoli, o krytycznym myśleniu w kontekście tego, co możemy przygotowywać i o czym możemy rozmawiać z naszymi uczniami. Krytyczne myślenie to zadawanie sobie i osobom, które są razem ze mną, konkretnych pytań. Mam dla Państwa te 3 pytania, czyli skąd wiem, czy na pewno to wiem, czy na pewno jest tak, jak ja myślę. Jak przygotowywałam się do tego webinarium, to zastanawiałam się nad tym, czy krytyczne myślenie to na pewno jest kompetencja przyszłości. Bardzo wiele mówimy o kompetencjach przyszłości, czy kompetencjach proinnowacyjnych, o których rozmawiamy w CEO.
I tak sobie pomyślałam, że krytyczne myślenie to nie jest już kompetencja przyszłości. Wydaje mi się, nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, zachęcam, żeby Państwo się dzielili swoimi odczuciami na czacie, że krytyczne myślenie staje się kompetencją teraźniejszości. Jest to coś, co są to umiejętności, które są potrzebne nam teraz, tu i teraz, w naszej codziennej rzeczywistości. Nie wiem, jak Państwo myślą. Zaraz tutaj zerknę na czat, czy są jakieś pierwsze głosy od Państwa. Mam nadzieję, że one się pojawiają. Tak. Pani Agata pisze, że to kompetencja, która już i wczoraj była potrzebna. Więc myślę, że mają Państwo podobne odczucia jak ja. Maju, zapraszam Cię serdecznie. Teraz jak najbardziej jest miejsce dla Ciebie i tego, co przygotowałaś dla naszych odbiorców i odbiorczyń. Zapraszam Cię serdecznie. Krytyczne myślenie. W Twoim ujęciu to, co możesz nam dzisiaj zaproponować. Dobrze, Szanowni Państwo, ja postaram się teraz udostępnić mój ekran. Tak. I slideshow. Chciałam Państwu opowiedzieć trochę o metodach, które zostały wypracowane w Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie tam pracowałam, ale również są to takie metody do interpretacji przekazów medialnych, które znane są też szerzej w Europie, dlatego że program, o którym mówię, Mindover Media, on był programem realizowanym w 6 europejskich państwach, a także w Stanach Zjednoczonych, skąd ta idea pochodzi, bo tam na Uniwersytecie Rhode Island profesor Renee Hobbs właśnie jest autorką takich przeróżnych metod, które nazywa Media Education Lab, stara się analizować przekazy medialne oraz śledzić, rozpoznawać, dekodować medialną propagandę. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie troszeczkę powiedzieli właśnie o tym, w jaki sposób tę propagandę dekodować, w jaki sposób działać i wykorzystywać te metody Renee Hobbs. Tylko coś mi oczywiście nie działają slajdy. Obawiam się, że tam może być ten sam problem, co u mnie. O, coś jest. W każdym razie to są te dwie strony, o których Państwu mówiłam. Jest to na dole strona polska media.co.org.pl, gdzie znajdziecie Państwo i przykłady, i te wszystkie materiały, które będę pokazywać, a także taka strona tutaj, ta górna, która jest polską wersją strony Media Education Lab. I tutaj znajdziecie Państwo więcej, a także bardzo dużo przykładów propagandy rosyjskiej i ukraińskiej, która może Wam się przydać również do prowadzenia takich zajęć zorientowanych na współczesne wydarzenia. Tak, dziękuję Kasiu za wrzucenie tego linka. To sobie możecie Państwo również od razu sprawdzać, co się tam pod tym linkiem kryje. Ktoś tutaj podnosi rękę. Niestety nie możemy z tym nic zrobić, bo Państwo mogą tylko podnieść rękę, jeśli mają na to ochotę. Okej. Dobrze, to w takim razie staram się iść dalej, chociaż slajdy nie bardzo mi na to pozwalają. Nie wiem, co mam zrobić, żeby to szło. O, może klikać. Tak. Pierwsza rzecz, która jest warta ustalenia na samym początku, to jest definicja propagandy. Dlatego, że w krajach anglosaskich, krajach, które nie mają takich doświadczeń z PRL-u czy też z II wojny światowej, jak nasz zakątek Europy, propaganda to jest sformułowanie, które nie zawsze ma takie bardzo negatywne konotacje. To oczywiście również mamy gdzieś w języku polskim zakodowane, na przykład w znaczeniu słowa propagować, prawda, które no, jest tyle tak naprawdę pozytywne, co negatywne. Propagować to znaczy wpływać na ludzi za pomocą różnych technik w celu
no, wywarcia na nie jakiegoś wpływu, propagować, promować, prawda, to byłyby synonimy. Ale jeżeli mówimy o propagandzie, to od razu wszyscy partnerzy tego programu z Europy Środkowo-Wschodniej mówili, nie, nie, propaganda ma jedynie złe konotacje. René Hobbs mówi, w naszym rozumieniu propaganda również może być korzystna. Różne kampanie społeczne, które zachęcają nas na przykład do zdrowego trybu życia, wedle autorki tej koncepcji, również nazywane byłyby propagandą, to znaczy treściami, które coś propagują, prawda? I oczywiście o ile jest nam trudno przyjąć tą definicję, bo ona jest bardzo sprzeczna z naszym doświadczeniem kulturowym, to żeby dobrze zrozumieć te metody, jak Państwo zobaczycie, żeby też poznać takie techniki, które czasami sprawiają, że jakiś przekaz rzeczywiście działa, również na korzyść, to warto pamiętać o tym, że to znaczenie słowa propaganda w tym programie oznacza tyle, co treści, które wywierają na nas wpływ, które są stworzone po to, by wywrzeć na nas wpływ. Tak, Pani Agato, to jest ta strona. Można również tam w zakładce język wybrać polski i zobaczyć polskie materiały. No to spróbujmy odpowiedzieć na czacie na proste pytanie. Mam nadzieję, że znacie Państwo tę kampanię Dove Real Beauty Campaign. Ona jest dość stara. Moje pytanie jest takie. Czy to propaganda, czy to treść medialna, która jest korzystna, czy to treść, która jest szkodliwa? Proszę o napisanie korzystna albo szkodliwa na czacie. Korzystna czy szkodliwa? Szkodliwa, korzystna, już od razu pierwsze dwa. Korzystna. Ja mogę Maju powiedzieć, że ja też pamiętam tą reklamę i pamiętam, że ona wzbudziła we mnie różne emocje. Może stąd są różne odpowiedzi na czacie. Dokładnie. Jak Państwo widzicie, wszyscy jesteśmy, jak tutaj siedzimy, ludźmi, którzy są zainteresowani przynajmniej krytycznym myśleniem, a mamy bardzo różne odczucia co do tej reklamy. Może ktoś napisze, dlaczego jego zdaniem jest to korzystna reklama. To zależy, czy patrzymy na skład kosmetyku. Dobre, dobre. Dlaczego jest korzystna? Tolerancja, jasne. Wspiera tolerancję. To nie są już takie modelki z lat 90. typu Twiggy. Nasze ciała nie są idealne. Pokazuje różnorodność, ciało pozytywny przekaz. Nie, tak, oczywiście, prawda? Bo wspiera różne postaci, też nieidealne i tak dalej. A dlaczego można interpretować ją jako kampanię szkodliwą? Może ktoś napisze. Wspiera otyłość. Brakuje panów, dlatego szkodliwa. Roznegliżowane babki. Dlaczego jeszcze ona może być niekorzystnie odbierana? Ja uważam, że szkodliwa, bo tam są jakieś reprezentacje osób z mniejszości, ale tylko po to, by było różnorodniej. Jednocześnie firma niekoniecznie musi mieć kosmetyki do każdych rodzajów skóry. Reklama mydła promuje produkt, tylko młode kobiety uprzedmiotawia kobiety. No właśnie, można powiedzieć, że tak naprawdę jest to oczywiście poszerzenie takiego kanonu piękna, ale zobaczcie, w pewnych tylko bardzo określonych ramach, prawda? To jest, no jaki rozmiar? 44, prawda? Najwięcej. Tak więc no, trochę poszerzona jest ta definicja piękna, no ale z drugiej strony nie na tyle, żeby powiedzieć, że to jest jakaś reprezentatywna sprawa. Oczywiście reklama jest stara i pewnie teraz inaczej by się pokazywało tą różnorodność, tak jak tutaj pisze pani Magdalena, czy owłosienie, prawda, które jest naturalne, czy tak naprawdę jakieś niepełnosprawności, prawda, taka różnorodność, która rzeczywiście odpowiada, no to są też młode kobiety, prawda, no i też trochę pytanie o to, o to, jak ta właśnie te mniejszości są reprezentowane, bo tutaj
bo tutaj rzeczywiście kobiet o ciemnym kolorze skóry jest dużo mniej, prawda, z jakiegoś powodu i też nie są reprezentowane wszystkie kultury na przykład. Tak więc no, czasami widzicie Państwo chociażby taka prosta, niby stara reklama, a może wzbudzić pewne kontrowersje i czasami trudno jest określić, czy jakiś przekaz, który do nas dociera, jest korzystny czy szkodliwy. Po prostu jest to trudne, dlatego interpretujmy. Używajmy tego narzędzia, które nazywa się medialny smartfon. To nic innego jak po prostu 5 pytań do analizy przekazów medialnych oraz kilka pytań dodatkowych, które są umieszczone gdzieś tam wizualnie z tyłu tego smartfona. On był kiedyś przyciskiem do pilotem do telewizora, no ale media się zmieniają. Irena Hobbs również postanowiła jako twórczyni tej koncepcji przenieść te swoje pytania na taką wizualną formę smartfona. Ktoś jeszcze tutaj coś napisał, ale nie będę już do tego wracać. Te pytania do analizy, do przekazów analizy, do analizy przekazów medialnych to niby takie proste pytania, które powinniśmy zadać każdemu, albo przynajmniej większości przekazów, które do nas docierają i które, jak sądzimy, są stworzone po to, by wywrzeć na nas jakiś wpływ. Po pierwsze, kto jest autorem i jaki jest jego cel? Po drugie, jakie techniki są zastosowane, by przyciągnąć i utrzymać uwagę odbiorcy? Po trzecie, jakie style życia, wartości, punkty widzenia są reprezentowane? Jak różni ludzie mogą to interpretować? I czego tutaj nie ma? Co zostało pominięte? No i te guziczki z tyłu tego smartfona, czyli to sprawdź to, no to są jeszcze takie rzeczy, które mają nas trochę nakierowywać na różne odpowiedzi w stylu, czy to prawda, czy to zysk prywatny, czy to zysk społeczny, czego tutaj nie ma, czyje to wartości, prawda? Zachęcają nas do czytania między wierszami, uważności na stereotypy, uproszczenia, a także właśnie w duchu Media Education Lab proszą nas o to, że jak widzimy jakiś ciekawy przekaz medialny, który z jakiegoś powodu wzbudza naszą uwagę, bo jest świetną propagandą, to zapisujemy go, zachowujemy go na później i pokazujemy na przykład naszym uczniom po to, by no, byli uważni, prawda, i po to, by sobie ćwiczyli analizowanie. No więc dobrze, to wróćmy do tego naszego przykładu i zastanówmy się w tej reklamie DAF, kto jest autorem i jaki jest jego cel. No, widzicie Państwo, kto jest autorem i jaki jest jego cel? Napiszmy na czacie. Firma DAF, oczywiście, producent kosmetyku. Jaki jest cel tego producenta? Sprzedaż, zwiększenie sprzedaży. Oczywiście, jasne, idziemy dalej. Kolejne pytanie. Oj Boże drogi, coś tu naprawdę nie idzie. Obawiam się, że po prostu filmik jest linkiem, zdjęcie jest linkiem do... No, ale tak. I dlatego... Jakie techniki są tu zastosowane, by przyciągnąć naszą uwagę? Jak Państwo myślicie? Co tutaj przyciąga naszą uwagę? Nagość. Śliczne młode kobiety, tekst i obraz, no to wiadomo. Gładkie ciało, ciało gładkie, oczywiście, uśmiech, radość i tak dalej. Słuchajcie, różnorodność, oczywiście, pewnie tak. Specy od reklamy w firmie DAF, która jest ogromną korporacją, wiedzą, do kogo tę reklamę kierować, prawda? I wiedzą, jakie mają zaplecze społeczne osoby, które są ich klientami. Wiedzą, że na przykład hasła takie jak ciało pozytywność, czy siostrzeństwo, czy różnorodność, to są takie hasła, które do części klientek bardzo dobrze trafią. Też oczywiście kontrastowa jest ta reklama, co na takim poziomie już percepcji nas przyciąga. I pani Marzena mówi, że to są pozory kampanii społecznej i to jest bardzo trafna uwaga. I zobaczycie Państwo jeszcze wielokrotnie, szczególnie tutaj jest jeszcze taki piękny, prawda, podpis Real Beauty Campaign, czyli kampania prawdziwego piękna, prawda, prawdziwego, czyli niby takiego właśnie różnorodnego, ale zobaczcie, jak wzbudza w nas to takie wrażenie, że jest to kampania, która ma takie społeczne cele,
prawda? Że chociaż, jak już powiedzieliśmy sobie na pierwszym, odpowiadając na pierwsze pytanie, celem jest sprzedaż, no to trochę celem też jest ta ciałopozytywność, prawda? No ale ona jest celem drugiej kategorii, bo przecież głównie chodzi o to, żeby sprzedać mydło. Bardzo często kampanie reklamowe i kampanie polityczne podszywają się pod kampanie społeczne po to, żeby rzeczywiście przyciągnąć naszą uwagę, no i grać tutaj taką rolę pozytywnego bohatera, prawda, który przynosi zmianę. Ja nie mówię oczywiście, że to jest źle, no bo ta reklama jest sprzed 10 lat, teraz są lepsze, które pokazują jeszcze inne kanony piękna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś ma sprzedać mydło, to niech nie udaje, że tylko mydła nie chce nam sprzedać, prawda? Tylko ma jakiś inny, zaszyty, bardziej głęboki, humanistyczny cel. Poza tym jeszcze jedna ważna rzecz, która tutaj padła na naszym czacie, nagość. Słuchajcie, taka technika, to jest prymitywne, ale rzeczywiście no, te wszystkie techniki propagandowe są bardzo proste. Technika, którą ja nazywam roboczo goła baba, zawsze będzie przyciągała naszą uwagę, niezależnie od płci, orientacji i tak dalej. Nagość zawsze przyciąga. Oczywiście jest też szereg takich reklam, które znamy, nie wiem, goła noga, jakaś tam kolano na dachówce, czy tam na jakiejś papie, prawda, montażowej, no, które są bardzo proste i od razu widzimy, że ktoś chce na panienkę z okienka coś nam sprzedać. No ale są niby takie bardziej subtelne jak ta, że niby ta nagość jest taka uzasadniona, no bo to nagie ciało się tam smaruje tym kremem czy tym innym mazidłem. Natomiast no, rzeczywiście technika goła baba, obok techniki takiej jak ekspert i techniki takiej jak małe zwierzątko, małe dziecko, coś małego i miłego, kotki, to są jedne z najpopularniejszych technik, które przyciągają naszą uwagę. Co ta Maja gada? Zobaczymy dalej, co ona gada. Jak pójdziemy dalej. Goły chłop. Goły chłop, w naszej kulturze raczej goła baba i mądry chłop. To będzie raczej bardziej odpowiednie. Przekazy propagandowe, jak sobie jeszcze później zobaczymy, one mają być proste, czytelne, odbieramy je szybko i nie mamy czasu na jakąś analizę, dlatego one tak naprawdę skierowane są do jakichś takich głębokich pokładów naszych takich kulturowych oczywistości. Więc grają na stereotypach, jadą na stereotypach i zobaczymy, co tam dalej będzie. Jakie style życia, wartości, punkty widzenia są tu reprezentowane? No, spróbujmy napisać na czacie. Higiena. O tyle, o ile. Swoboda, dbanie o siebie, oczywiście, radość, akceptacja, samoakceptacja, dbałość o ciało, ale też właśnie taki zdrowy styl życia, prawda? To wszystko to, co również no, w jakiś sposób do nas ma docierać, prawda? No i ktoś napisał o tym wspieraniu otyłości. No, ja tutaj szczerze powiedziawszy nie widzę aż tak otyłej osoby, żeby to było problemem. Natomiast bardziej rzeczywiście idą tutaj w tą taką stronę tolerancji czy też właśnie takiego wspierania się. Luz, swoboda, jasne. Jak różni ludzie mogą to interpretować? I tutaj spróbujmy Państwo przy tym pytaniu pomyśleć o różnych grupach społecznych, różnych skrajnościach. Na przykład ludzie starzy, ludzie młodzi, ludzie bogaci, ludzie biedni, nie wiem, ludzie z pełnosprawnością, z niepełnosprawnościami, ludzie pełnosprawni. No więc jak mogą to interpretować na przykład ludzie starzy, bardzo starzy? Tak, za dużo nagości, wyuzdane, prawda? Ktoś napisał, że nie ma osób z niepełnosprawnością, prawda? I osoby z niepełnosprawnością mogą powiedzieć, to nie dla mnie, prawda? Nie mieszczę się tutaj, ale i osoby starsze mogą powiedzieć, to nie dla mnie, prawda? Na przykład nie ma tutaj reprezentacji osób o azjatyckich rysach, prawda? Ktoś może się poczuć zgorszony. No a na przykład ludzie, którzy są rzeczywiście otyli. Jak mogą to interpretować? O, coś dla mnie?
No ci, którzy rzeczywiście mają problemy z wagą, mogą powiedzieć, że no jeszcze gorzej jest, prawda, bo nie mieszczę się w tych ramach, prawda? Ktoś tutaj mówi, że dużo osób dużych tam nie ma. Ktoś może powiedzieć, jestem w normie, ktoś może powiedzieć, no tutaj nie mam kogoś, kto mnie jakoś tam reprezentuje również. No i ostatnie pytanie, które jest bardzo ważne i bardzo trudne. Co zostało tutaj pominięte? Czyli czego tutaj nie ma? Jak myślicie? Nie ma facetów. Oczywiście, no bo to jest reklama dla kobiet. Informacje o złym składzie kosmetyku, ile kosztuje, oczywiście, ale ktoś tutaj na górze napisał bardzo ważną rzecz. O, i pani Magdalena to też i pani Joanna. Nie ma tutaj przede wszystkim mydła. Słuchajcie, no kiedyś to by było nie do pomyślenia, żeby wypuścić reklamę produktu bez tego produktu. A teraz no, dużo rzeczy mówi za produkt, prawda? I nie musi być już tutaj on obecny. No ale jeżeli go nie ma, to też właśnie musimy się zastanowić, dlaczego go nie ma. A na przykład dlatego, że jest drogi, tani, a dlatego, że ma niedoodpowiedni skład, prawda? A dlatego, żeby na przykład łatwiej się to wszystko wpisało w taki schemat kampanii społecznej, więc tych odpowiedzi byłoby wiele, prawda? Poza tym no też z drugiej strony dzięki temu reklamują nie jeden produkt, ale całą serię swoich produktów. No i zobaczcie Państwo, jak łatwo sobie to tutaj załatwiono. Uwaga na stereotypy, uwaga na uproszczenia. To jest dokładnie to, co Kasia Pijanowska nam też tutaj powiedziała. Emanują seksem, prowokują do doznań. No oczywiście, nie tylko amerykańskie. Myślę, że wiele różnych reklam współcześnie jest na tym schemacie zbudowane. No chętnie bym poszła dalej. No to szanowni Państwo, skoro tak, skoro świetnie tak nam poszło z DAW, to teraz spróbujmy sobie obejrzeć taką kampanię prozdrowotną króliki. Kto ją zna, to niech na razie zatrzyma dla siebie, a my ją obejrzymy i zastanowimy się, jak ona wpisuje się w pytania z medialnego smartfona. Kto jak kto, ale my króliki wiemy, jak zadbać o liczne potomstwo. Chcesz poznać nasz sekret? Po pierwsze, dużo się ruszamy. Po drugie, zdrowo jemy. Po trzecie, nie stresujemy się, kiedy nie musimy. I po czwarte, nie używamy sobie. Więc jeśli chcesz kiedyś zostać rodzicem, weź przykład z królików. Wiem, co mówię. Ojciec miał nas 60 troje. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia. Obejrzymy jeszcze raz. Kto jak kto, ale my króliki wiemy, jak zadbać o liczne potomstwo. Chcesz poznać nasz sekret? Po pierwsze, dużo się ruszamy. Po drugie, zdrowo jemy. Po trzecie, nie stresujemy się, kiedy nie musimy. I po czwarte, nie używamy sobie. Więc jeśli chcesz kiedyś zostać rodzicem, weź przykład z królików. Wiem, co mówię. Ojciec miał nas 60 troje. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia. Proszę Państwa, no to zobaczyliśmy taką kampanię i teraz odpowiadamy sobie na pytania ze smartfona. Czyli po pierwsze, kto jest autorem i jaki jest cel? Czy zapamiętaliście Państwo z tego filmu? Ministerstwo Zdrowia, owszem, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Program Zdrowia. Jaki jest cel? Mamy się rozmnażać, tak? Zachęcenie nas do zwiększenia dzietności, demografia, prawda, prokreacja, no i oczywiście promocja zdrowego stylu życia. Oczywiście to zdrowie to też jest bardzo pojemna kategoria, na które bardzo wiele można sprzedać
zdrowie, bezpieczeństwo dzieci. No to są tego typu techniki, które są bardzo, bardzo silne i bardzo często po prostu wywierają na nas duży wpływ. Jakie techniki są tu zastosowane, by przyciągnąć i utrzymać uwagę odbiorcy? Spróbujmy się wznieść poza nasze oburzenie trochę z takiego sokolim okiem. Tak, słodkie króliczki, zwierzęta, małe, piękne, przytulaste. To właśnie ta technika, oprócz, słuchajcie, gołej baby i eksperta, która jest bardzo często wykorzystywana. Kolory oczywiście, kolorowe tło, sielanka, tak, różne takie porównania, które mają być przyjemne, natura. Takie właśnie wartości rodzinne, to już trochę pani odpowiada na inne pytanie, jakieś zwierzaczki, jakieś ładne osoby, prawda? No i oczywiście muzyka, prawda? Muzyka, która nas prowadzi przez cały ten krótki filmik i która jest taka skoczna i przyjemna, skojarzenia z rajem, prawda? Niby takie dowcipasy są też tam rzeczywiście wplatane i tak dalej, i tak dalej. Poza tym są oprócz zwierząt tam ludzie. Ja spróbuję jeszcze, może Kasiu, wrócić do prezentowania. No chociażby już niech to będzie, zatrzymaj tutaj. Są tam ludzie. Są tam te dwie osoby. Co to są za osoby? Co to są za postaci? Ale też spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to są za wzorce? Bo oczywiście to nie jest ktoś z imieniem i nazwiskiem. Tak. Są to młodzi ludzie. Ładni. Ona blondynka, długa blondynka. On z silnie zarysowaną szczęką, oczywiście brodacz. Piękni i młodzi. I ja tutaj rzeczywiście ktoś to od razu złapał. Zrobiłam taki stop na takim kadrze, gdzie oni się łapią za rękę. No i tam, słuchajcie, proszę Państwa, jest obrączka, prawda? Co wskazuje na to, że to nie jest byle jaka para na łonie natury, tylko to wszystko jest usankcjonowane kulturowo, religijnie, prawnie i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście wiemy, że prawdopodobnie starają się o dziecko, czy chcą to dziecko mieć, czyli wszystko jest okej. Okay. Ale tam była jeszcze jedna taka postać. Kto to jest? Aktor. Kto go zna? Jak się nazywa ten pan? Aktor z M jak Miłość. Jakiś pan Andrzej. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Dlatego, że to jest taki aktor, którego wszyscy trochę znamy, ale nie znamy go za dobrze. On się gdzieś tam kojarzy, fajnie, ale nie jest to na przykład Piotr Cyrwus, czyli tak zwany Rysio z Klanu, że jakbyśmy go zobaczyli, to teraz byśmy powiedzieli, o, Rysio z Klanu, i by nam spalił tą reklamę. Bo on jest właśnie takim Bojnek z Dor, chłopakiem z sąsiedztwa, którego trochę rozpoznajemy, ale nie jest na tyle rozpoznawalny, żeby jego osoba przyćmiła tę rolę. Bo kogo on tutaj gra? W jaką rolę się wciela? Właśnie, lekarza, nie wiadomo, może ministra zdrowia, może to jakiś jest pracownik ministerstwa, prawda? No właśnie, jest to jakiś rodzaj eksperta. Jest to rodzaj eksperta, ale zobaczcie też takiego bardzo charakterystycznego. Ekspert przystępny, miły, trochę znany, przyjazny, wesoły, nie w białym, prawda, nie w białej koszuli pod krawatem, tylko w takiej niebieskiej, trochę można odwoływać niby do służby zdrowia może, prawda, nie w kitlu, prawda, żeby nas przestraszył, chociaż ekspert w kitlu też jest wykorzystywany w wielu reklamach, ale jest na pewno rzeczywiście nieawanturujący się, jakiś tam kulturalny.
Jest też lektorem, prawda? Jego głos nas prowadzi przez całą tą reklamę i do tego stoi za nim wielka instytucja publiczna, więc wzbudza nasze zaufanie. Przystępny ekspert, ekspert w jeansie, ekspert, który na przykład jest mamą i ekspertka mówi, o, wiem to z doświadczenia, bo mam już 4 dzieci i moje dzieci właśnie biorą taki syropek i nie chorują, prawda? To są też takie eksperty, to są też tacy eksperci, którzy do nas przemawiają. Pani Ewo, pani jest ekspertem, ale jak trzeba sprzedać pastę do zębów, to i ten ekspert, który gra lekarza, prawda, w kitlu się nada. Ale mamy też dużo takich ekspertów a la Jacek Kuroń, prawda, że to jest ktoś poważny, ale w dżinsie. Niby doktor, ale w dżinsie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, tutaj pan Mariusz jeszcze nam objaśnia, jak to wygląda wedle prawa. Więc mamy wspaniale tutaj tyle technik zastosowanych. Nie dość, że mamy Kena i Barbie, nie dość, że mamy eksperta, nie dość, że mamy małe, a słodkie i jeszcze całą sielankę, jeszcze mamy świetną muzykę, no to są bardzo silne techniki propagandowe. Kasiu, przejdź proszę do smartfona. Tak zrobię. Muszą mi państwo wybaczyć, ponieważ ekspert teraz siedzi na moim ekranie i bardzo chce z nami jeszcze zostać. Ale już sobie z nim poradzę. Ukrywam tak. Sobie tak. No słuchajcie, jakie style życia, wartości, punkty widzenia są tu reprezentowane? Trochę sobie mówiliśmy, jeszcze napiszmy ze 3 słowa. Po katalicku i prawilnie. Rodzina, tak. Wartości rodzinne. Andrzej Młynarczyk jest wartością samą w sobie, okej. tak, no rzeczywiście. Teraz zastanówmy, miłość, tak. Zastanówmy się teraz, jak różni ludzie mogą to interpretować. I tutaj znowu spróbujmy pomyśleć o skrajnościach. W tym przypadku pewnie pierwsza skrajność, która nam przyjdzie do głowy, to ludzie płodni i ludzie niepłodni, prawda? Jak mogą to interpretować? Po pierwsze, nie każdy chce mieć dzieci, prawda? Więc zdrowie to nie zawsze jest płodność, prawda? Niepłodnym może być przykro. No oczywiście, no słuchajcie, jeżeli mamy taką sytuację, że stan naszej płodności tutaj jest zrównywany ze zdrowym stylem życia, który ma być taki jak nie picie alkoholu, nie stresowanie się, prawda? Dzięki, że nam to mówią, żeby się nie stresować, inaczej byśmy na to nie wpadli. Nie używanie sobie, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, czy też wysiłek fizyczny, no bo takie są zalecenia tutaj w tej reklamie nam podawane. No to rzeczywiście ludzie, którzy są bezpłodni i mierzą się tak naprawdę z wieloma różnymi problemami, mogą pomyśleć, no skandal, blaga, prawda? To jest sytuacja, której nie da się wyleczyć sportem, prawda? Czy też jedzeniem świeżych, zdrowych warzyw. Oczywiście ludzie, którzy są w nieformalnym związku, też mogą zwrócić uwagę tutaj na te wartości, które są prezentowane. A co mogą na przykład powiedzieć na ten temat ludzie z rodzin wielodzietnych? Którzy mają te dzieci i mają ich kilkoro. Tak. Dokładnie. Porównanie do królików jest no, trochę niefortunne, prawda? Jest no, trochę zezwierzęcające w pewnym sensie, prawda? Więc no, też wiele osób się tutaj oburzyło. No i teraz najważniejsze pytanie, najtrudniejsze. Co zostało tutaj pominięte? Dzieci. Dobro dziecka, uczucia. Różne odmienności oczywiście. Jest to bardzo prosty przekaz, prawda? Trudy obowiązki rodzica. Rodziców uprzedmiotowiono.
Tak, oczywiście zdrowie matki. Nie każdy człowiek, który żyje zdrowo, może te dzieci mieć, finanse, pewnie. Ale wiecie Państwo, co jeszcze jest ważne w kontekście powstania tej reklamy? To jest czas i miejsce, w którym ona się pojawiła. Ta reklama była wyświetlana w warszawskich autobusach, w takich telewizorkach w autobusach, dokładnie w tym samym momencie, kiedy kobiety wyszły na ulicę w 2018 roku. Czarne parasolki, wieszaki, to były wtedy symbole strajku kobiet. I strajkowano przede wszystkim wtedy, bo potem tych strajków było wiele, ale wtedy przeciwko ustawom, które miały zakazać kompletnie aborcji i obniżały standardy opieki okołoporodowej. No i w odpowiedzi na strajki kobiet uliczne, właśnie w bardzo podobnym medium, prawda, też ulicznym, jakim są telewizory w autobusach, zaczęto pokazywać taką reklamę. Co jeszcze do tego wszystkiego dodało całej tej sytuacji takiego wymiaru mocno politycznego. I zobaczcie Państwo, kampania, która ma wymiar polityczny, podszywa się nam pod kampanię prozdrowotną, prawda? I to jest w tym wszystkim najciekawsze, jak politycy i różne polityczne wartości mogą być sprzedawane, mogą być nam pokazywane pod pretekstem wartości, które są uniwersalne, bo przecież wszyscy chcemy być zdrowi. Sporo osób chce te dzieci mieć, prawda? Chcę, żeby państwo jakoś systemowo wspierało dzietność, a także no, wszystkie te wartości, które tutaj są przekazane, są części społeczeństwa po prostu bliskie. Dzień dobry, manipulacja, ideologia. Oczywiście, no, jest to po prostu propaganda, a smartfon medialny i te pytania pomogły nas trochę nakierować na to, jak taką propagandę rozpoznać. Pamiętajcie Państwo o tym ostatnim pytaniu, czego tutaj nie ma i wtedy zawsze się zastanawiajmy, kiedy i gdzie to zostało pokazane, prawda? Jaki jest kontekst taki geopolityczny powstania tej reklamy? No i oczywiście tak jak w przypadku tego produktu, którego nie ma, prawda? No to też często jest tak, że może jest coś takiego oczywistego, co zostało za tym przekazem propagandowym schowane. No tutaj oczywistym były po prostu strajki kobiet, młodych kobiet, prawda, do których między innymi ta kampania miała być skierowana. Kasiu, proszę Cię. Ja pamiętam tę kampanię, ale w ogóle nie pamiętam tego kontekstu, który Ty nadałaś i teraz widzę to jeszcze w innym świetle i dziękuję Ci za ten kontekst. Tak, i w tym pytaniu właśnie, czego tu nie ma, też odnośmy się do tego, zastanówmy się. I Renée Hobbs, czyli osoba, która jest autorką tej metody rozpoznawania propagandy, mówi, że te przekazy propagandowe, ponieważ są dość proste i właśnie grają na takich tanich sentymentach często, ponieważ tak jak ten filmik, mają być szybkie, mają być do łyknięcia jak tabletka, prawda, w kilka minut, to można tak naprawdę, jak mówi Renée Hobbs, skategoryzować je w cztery takie główne właśnie techniki propagandowe. Pierwsza z nich to jest technika wzbudzania silnych emocji. I zazwyczaj, jeżeli widzimy, że jakiś przekaz jest skierowany na to, by wzbudzić jakieś oburzenie, nagłówki, skandal, ważne i tak dalej, to możemy od razu tutaj czerwoną lampeczkę sobie zapalić, że pewnie jest to jakiś przekaz, który ma na nas mieć wpływ. Ale też radość, prawda, gniew, to są bardzo silne emocje, które mają nieść ten przekaz dalej, sprawiać, że będziemy chcieć go szerować, dzielić się nim w mediach społecznościowych. Kolejna technika to technika upraszczania informacji i idei. Tak jak tutaj w tych dwóch przykładach Państwo widzieliście, bardzo proste, po prostu no, banalne wręcz, prawda? Goła baba, małe pieski, czy tam króliczki. No coś, co jest rzeczywiście bardzo spłaszczone, bardzo uproszczone, dlatego że ma szybko działać. Wtedy jest to rzeczywiście skuteczne. W artykułach bardzo prosty język, prawda? Nie ma zbyt wielu sylabowych słów, nie ma zbyt wielu zakrętów logicznych, wszystko jest proste, wszystko jest jasne i klarowne.
Następna technika to odpowiadania na potrzeby i wartości odbiorców. I wydaje mi się, że to jest taka technika, która często jest niedoceniana, a niezwykle skuteczna, bo jest część takich potrzeb, które wszyscy mamy, które są uniwersalne, właśnie jak zdrowie, bezpieczeństwo itd., itd. I na tych potrzebach można łatwo grać. Ale też takie powierzchowne często jest to granie, prawda? No bo przecież uproszczone, co wiemy z poprzedniej techniki. Ale są też takie potrzeby, które jakoś nie są zaopiekowane, prawda? Które nie są spełnione. Jak na przykład różne potrzeby, które są w polskim społeczeństwie, a które ujawniają się w sytuacji napływu uchodźców z Ukrainy. Czy do dostępu do służby zdrowia, czy nagle jeżdżą sobie za darmo pociągami, prawda? I my się burzymy, dlatego że jak to jest, że oni, że ktoś spełnia te potrzeby, które my mamy, prawda? Tylko nie dla nas, tylko dla kogoś innego. No i ostatnia technika, która jest rozpoznana przez twórczynię tego programu, to atakowanie przeciwników. No i tutaj oczywiście wszyscy to wiemy, prawda, bo to jest najczęstsze, że mój przeciwnik jest głupi, jest pijakiem, jest niewierzący, upił się w samolocie i miał dziadka w Wehrmachcie, prawda, i mamy bardzo dużo takich przekazów, które bazują właśnie na tym, by przeciwników ośmieszyć, zdyskredytować, zezwierzęcić i żeby z ich wizerunkiem po prostu bardzo walczyć. No i oczywiście z drugiej strony techniki ocieplania tego wizerunku. No cóż, proszę Państwa, to ode mnie tyle. Oddaję głos Jadwidze Jarosz, która jest praktyczką i która pokaże, jak wykorzystywać różne metody dekodowania propagandy i dezinformacji na lekcjach. Dziękuję Ci, Maju, bardzo. Ja tu wiem, że się niecierpliwisz i masz dla naszych odbiorców mnóstwo treści i chciałaś przenieść tą walkę z propagandą i dezinformacją w budynki szkoły, za co Ci bardzo dziękuję. I zapraszam Ciebie w takim razie do zaprezentowania swoich przykładów, jak pracować z uczniami. Dziękuję Ci, Maju. Dziękuję bardzo. To teraz ja się zabieram za udostępnienie obrazu. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Jest bardzo dobrze. Tak, no to postaram się wykorzystać te treści, które już pojawiły się w części, którą prowadziła Maja. Zadaję sobie pytanie, jak walczyć z dezinformacją. Walczyć można na różne sposoby. Ja skupię się na tym gruncie edukacji, na gruncie szkolnym. Myślę, że i tu już widziałam na czacie, padały pytania o to, czy webinarium będzie nagrane, czy będzie można zobaczyć to z uczniami, uczennicami. No to jest krok w stronę zaznajamiania młodzieży z mechanizmami dezinformacji. Myślę, że rozbrajanie tych mechanizmów, mówienie o nich, nazywanie ich jest bardzo potrzebne. Kolejna taka sprawa to uczenie krytycznego myślenia. I tu wydaje mi się kluczowe przyzwolenie na to, że okej jest nie wiedzieć, okej jest wątpić, okej jest pytać. W szkole bardzo trudno czasami o przyzwolenie na przyznanie się do tego, że czegoś uczeń, uczennica nie wie. Stwórzmy taką atmosferę na lekcji, aby można było przyznać się do tego, że nie wiem. To znaczy, jeśli spotkamy się z informacją, która nie będzie przekonująca w 100%, to dajmy przyzwolenie na to, żeby powiedzieć, ja nie wiem, czy to jest prawda. I to może się odnosić do treści medialnych, ale może się to też odnosić do treści, które są już od dawien dawna w podstawie programowej. Znaczy można wątpić, czy Słowacki wielkim poetą był. Możemy na przykład te lekcje poświęcić właśnie wątpieniu. Chciałabym widzieć czat. Tutaj nie widzę. Kolejny krok w stronę walki z dezinformacją to korzystanie z portali fact-checkingowych.
No ja tu akurat na tym slajdzie poleciłam demagog.org.pl, to jest stowarzyszenie Demagog. Można znaleźć tam wiele zanalizowanych przekazów medialnych i myślę sobie, że wybranie takiego jednego przekazu i prześledzenie sposobu, w jaki eksperci sprawdzają wiarygodność tej informacji, może być bardzo pouczające. Stowarzyszenie Demagog analizuje przekazy medialne pod kątem wiarygodności, określając, czy to jest fake news, czy to jest prawda, ale też mają taką kategorię jak manipulacja albo po prostu analiza przekazu, więc też na różnych poziomach o tych bardzo świeżych doniesieniach, czy też wypowiedzeniach, wypowiadanych treściach znajdziemy informacje na tej stronie. Tak. I przykłady ćwiczeń, to o czym możemy porozmawiać z młodzieżą na lekcji. Ja jestem nauczycielką języka polskiego, ale myślę sobie, że mam nadzieję, że Państwo mogą też wykorzystać te ćwiczenia na swoich lekcjach również innych przedmiotów. Można na przykład zrobić takie ćwiczenie. Można przygotować dla młodzieży kilkanaście przekazów medialnych z różnych dziedzin, i można ich zaprosić do takiej aktywności, która będzie polegała na rozmowie w małych grupach, dwu, trzy, czteroosobowych, rozmowie na temat tego, czy dana wypowiedź jest prawdziwa, czy też nie. Ważne moim zdaniem jest to, żeby podkreślić, że my teraz nie będziemy sprawdzać tego, kto się da nabrać, a kto nie, bo to może być, dla każdego byłoby to bardzo stresujące. Myślę, że ważne jest to, co w drugim punkcie zapisałam. Określ, co cię nakierowało na to, że dana informacja jest prawdziwa lub fałszywa. To jest wykorzystanie tych narzędzi, tych technik, o których Maja mówiła w swojej części, czyli można tu zadać sobie te pytania, które na przykład pojawiały się w medialnym smartfonie. No i pierwszy przykład to jest screen z postu na Facebooku. Post jest z 4 kwietnia 2022 roku, więc stosunkowo świeży. Informacja jest następująca. Info z pierwszej ręki. U ciotki podkarpackie była policja zapytać, czy przyjmą dobrowolnie rodzinę z Ukrainy. Ona powiedziała, że sobie nie życzy, po czym na odchodne rzucili do niej, że niedługo i tak nie będzie miała wyjścia. Chodzili z listą ze spisu powszechnego. Proszę skopiować anonimowo, nie wiem, może rozwiązaniem byłoby domeldowanie kogoś albo dorzucenie do rachunku za śmieci. W tym pierwotnym udostępnionym poście pojawiły się 4 komentarze, ale w tym poście, który już jest udostępniony, widzę, że jest informacja, że pod spodem pojawiło się 19 komentarzy i 34 udostępnienia. To też daje obraz tego, jak chętnie udostępniane są takie sensacyjne treści. I co warto podkreślić, to, że to jest informacja, która jest przekazywana w dobrej intencji. To znaczy ktoś chce ostrzec swoich znajomych na Facebooku. Nie dajcie się nabrać. I taka dobra chęć też może być narzędziem, które sprzyja rozprzestrzenianiu się fałszywych treści. Dodam, że policja wypowiedziała się na ten temat. Nie było takiej akcji. Policja nie chodziła po domach, pytając, czy ktoś przyjmie rodzinę z Ukrainy. Kolejny taki przekaz medialny. To jest fragment petycji oregońskiej, którą podpisało 30 tysięcy naukowców i naukowczyń. Fragment jest następujący. Nie ma przekonujących dowodów naukowych, że uwalniane przez człowieka dwutlenek węgla, metan czy inne gazy cieplarniane wywołują lub wywołają w przewidywalnej przyszłości katastrofalne w skutkach ocieplenie atmosfery i zaburzenie równowagi klimatycznej Ziemi. Co zrobić z takim przekazem? Zaprzecza to wiedzy naukowej, którą przekazujemy w szkole. Petycję podpisało 30 tysięcy naukowców, naukowczyń. No i warto młodzież zachęcić do tego, żeby sprawdziła wiarygodność tego przekazu.
Ja już to zrobiłam. Okazuje się, że wśród tych 30 tysięcy naukowców i naukowczyń tylko 39, powtórzę, 39 osób ma wykształcenie w dziedzinie nauk o klimacie. Pozostałe osoby to są naukowcy i naukowczyni, ale w zupełnie innych dziedzinach. To są też osoby o wykształceniu, które odpowiada naszemu tytułowi licencjatu. No więc zobaczcie Państwo, że jak się tak porządniej zagłębić w temat, to można dojść do zaskakujących wniosków. No i takich przykładów do analizy z młodzieżą można przygotować dużo więcej i z tego może wyjść całkiem ciekawa lekcja. Ćwiczenie drugie poświęcone memom. Zapisałam tu cytat, który usłyszałam kiedyś w wywiadzie. Ten cytat padł z ust doktora nauk społecznych Rafała Cekiery. Memy możemy określić mianem współczesnych cyfrowych plotek. I teraz jestem ciekawa, jakie Państwo mają pomysły na to, żeby uzasadnić tę tezę? Co może łączyć memy z plotką? Proszę zapisywać odpowiedzi na czacie. Jestem ciekawa, czy Państwo widzą uzasadnienie tej tezy. Łatwo się rozprzestrzenia. Bardzo szybko się rozchodzą plotki i tak samo memy. Nic. Są atrakcyjne, powierzchowne, dostają drugie życie, są ciekawe, więc chętnie puszczamy dalej, nie weryfikujemy ich. Forma jest ciekawa, chwytliwa. Są wycinkiem rzeczywistości, nie zawsze są zgodne z prawdą, działają na nasz umysł, sensacyjki. Oj, dużo odpowiedzi, bardzo za wszystkie dziękuję. No myślę, że jak młodzieży zadamy takie pytanie, to też możemy sprowokować dość ciekawą dyskusję. Ja przygotowałam jeden z memów, taki oto mem. I jest to mój pomysł na aktywność, którą można zaproponować młodzieży. Ja ten mem znalazłam na stronie demotywatory.pl. Jest tam skarbnica memów, jak Państwo pewnie wiedzą, więc w zależności od tego, na jakim temacie chcemy się skupić, można wybrać jakiś mem i poddać go analizie. I tak sobie myślę, że tu można śmiało wykorzystać medialny smartfon, bo też pytania, które zadajemy tekstom medialnym, można zadać też memom. W tym memie zdjęcie może nie jest aż tak istotne. Istotniejszy będzie tekst. Przeczytam go. Dzień dobry, chciałbym się zarejestrować do lekarza. Najbliższy termin mamy dopiero za pół roku. Ale ja chciałem zarejestrować również uchodźców z Ukrainy, gdyż oni nie umieją polskiego. To za tydzień mamy wolny termin, zapraszam. Realna rozmowa, żeby zarejestrować się w tym kraju do lekarza jak najszybciej. Jest w tym jakaś dawka humoru. Nie dla każdego strawna, nie dla każdego będzie to śmieszny dialog. Natomiast wiele osób może uznać ten dialog za typowy, za dialog, który dowodzi tego, że oto teraz my Polacy i Polki będziemy mieć trudniejszy dostęp do służby zdrowia. No i ten niepokój doskonale odzwierciedlony w tym memie może znaleźć ujście poprzez kolejne udostępnienia, lajki, i powtarzanie tej treści jako przecież realnej rozmowy. Można z młodzieżą podjąć analizę treści tego memu, zachęcając młodzież do zadawania pytań. Jakie informacje dostarcza nam ten mem? Można zadać młodzieży pytanie zachęcające do tego, żeby dociekać, czego w tym memie zabrakło, żeby uznać go za wiarygodny. Ja spisałam kilka takich pytań. Tak przyspieszam już trochę, ale na lekcji to rozumiem, że można sobie pozwolić na poświęcenie większej ilości czasu.
Można zadać takie pytanie, jakie jest źródło tej informacji, czyli kto przeprowadził tę rozmowę? W której przychodni odbyła się przytoczona rozmowa? Kiedy dokładnie miało to miejsce? Kto jest autorem tego mema? Czy te informacje potwierdzają inne źródła? No i gdy się zada takie pytania, to bardzo szybko dojdzie się do takiego wniosku, że informacja przekazana w tym memie jest niesprawdzalna, a tym samym mało wiarygodna. I myślę, że bardzo ważne jest to, żeby podkreślić ten wniosek, żeby go sformułować. I takie uporczywe i stałe formułowanie tych wniosków może utrwalić w nas taką podejrzliwość w stosunku do tej łatwej formy przekazu, jaką jest mem. Kasiu, prosiłabym Cię teraz, żebyś wkleiła na czacie link do scenariusza, w którym podobne ćwiczenie opisałam i ten link może Państwu posłużyć w przeprowadzeniu podobnej lekcji. Tam jest też kilka innych tematów, innych tekstów, które można poddać takiej analizie i też inny mem jest. Bo co ciekawe, gdy zaczynałam się zajmować krytycznym myśleniem w odniesieniu do zjawiska uchodźstwa po roku 2015, to memy przedstawiające obraz uchodźcy i uchodźczyni były bardzo obraźliwe. Zdecydowana większość tych memów, które znajdowałam, to były memy, które pokazywały uchodźców i uchodźczyni jako zagrożenie dla Europy, dla Kościoła katolickiego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz przed tym webinarium, gdy przeglądałam memy, to zauważyłam, że dużo łaskawszym okiem patrzymy teraz na uchodźców i uchodźczynie. Więc to jest też takie ciekawe zjawisko, że coś zmienia się w tym naszym społeczeństwie. No i też można sobie zadać pytanie, no właśnie, dlaczego? No można sobie zadać to pytanie i myślę, że to jest też ciekawy temat do dyskusji. Myślę, że to, że uchodźcy się pojawili w naszym społeczeństwie, też sprawiło, że stali się oni zindywidualizowanymi postaciami, że to już nie jest jakaś przygniatająca masa, która naprawdę może świadomie używam jako cytatu wyrażenia, może zalać Europę, no bo jeśli takim językiem operujemy, to zagrożenie, poczucie zagrożenia bardzo łatwo wytworzyć. Natomiast okazuje się, że uchodźcy, uchodźczynie są wśród nas, okazuje się, że dają się lubić, że da się porozmawiać, no więc też to tak sobie myślę, no mogę się mylić, może to znaleźć odzwierciedlenie właśnie w memach, które są bardziej w pozytywnym świetle przedstawiają tę grupę. I można na innych przykładach. Dobra. Tak, więc ten link zostawiam do Państwa dyspozycji. On już może nie jest najświeższy, ten scenariusz nie jest najświeższy, ale można go wykorzystać. Kolejne ćwiczenie to jest praca z reportażem i to już jest ćwiczenie dłuższe, na minimum 1 godzinę lekcyjną. Śmiało można na 2 godziny zaplanować. Punktem wyjścia do tego ćwiczenia jest następujące zadanie. Poproś uczniów i uczennice, żeby korzystając z internetu w ciągu 5 minut dowiedzieli się, co się wydarzyło w nocy z 22 na 23 czerwca 2013 roku pod szczytem Nanga Parbat. Bardzo ważne jest to, żeby dać to ograniczenie czasowe, dać dostęp do smartfonu na przykład, czy do komputerów z dostępem do internetu. No i szybko się okaże, przynajmniej u mnie w moich grupach tak się okazywało, że wszyscy docierali do tych samych informacji. Sprawdzali różne strony, bo jest przecież takie zalecenie, sprawdzaj w wielu źródłach. Sprawdzali w różnych źródłach i wszędzie było napisane to, że był zamach terrorystyczny w Pakistanie, że niewinni turyści zostali zaatakowani, że zginęło wiele osób. No i te informacje są bardzo skrótowe w internecie i powielane na różnych stronach. No i mój pomysł jest taki, żeby te informacje
żeby je rozszerzyć o te wiadomości, które są zawarte w reportażu Tomka Michniewicza. To jest reportaż pod tytułem Strach w zbiorze reportaży Świat Równoległy. Kasiu, bardzo cię proszę, możesz dać link do tego reportażu. Przekroczony limit wyświetleń, tak? Proszę się tu wtrącę, proszę się nie martwić, ja te linki Państwu wszystkie wyślę. Mogą też Państwo zobaczyć to spektrum tych tematów, które można z uczniami podejmować. Ja rozumiem, że temat Ukrainy jest tematem bardzo wrażliwym, nie w każdej klasie on jest możliwy do przeprowadzenia. Pokazujemy po prostu Państwu spektrum możliwości. Dziękuję bardzo za uzupełnienie. Bo ja tutaj do komentarzy różnych bardzo na czacie się musiałam. Tak, ja widzę te różne komentarze i przepraszam, że nie do wszystkich się odnoszę, natomiast patrzę na zegar i tak staram się nie rozdrabniać i nie zbaczać z tego obranego kursu. Dziękuję bardzo. Praca z reportażem Strach. Ten reportaż jest dostępny w internecie bezpłatnie. No i można poświęcić teraz część lekcji na to, żeby przeczytać reportaż we fragmentach. Tu pewnie wcześniej trzeba byłoby te fragmenty wybrać. No byłoby cudownie przeczytać w całości ten reportaż, ale na to może czas już nie pozwolić. No i teraz można zadać pytanie, co na temat zamachu Michniewicz napisał w Strachu? W jakim stopniu ten tekst wzbogaca naszą wiedzę na temat Pakistanu? Jak autor, dziennikarz opisuje metody relacjonowania wydarzeń z miejsc objętych konfliktami? I powinien się pojawić taki wniosek, w moich grupach się pojawiał taki wniosek, że gdy poświęcimy więcej czasu na zbadanie jakiejś sprawy, to więcej można się dowiedzieć. I to, co jest bardzo, wydaje mi się, cenne, Michniewicz oddał głos Pakistańczykom. Tego nie ma w tych doniesieniach krótkich, medialnych, kopiowanych z jednego serwisu na drugi. Myślę, że to jest takie uderzające, że gdy przyjmie się inną perspektywę, to można naprawdę wiele ciekawych, do ciekawych wniosków jeszcze dotrzeć. I link do scenariusza, w którym opisałam pracę z tymże reportażem na spokojnie, bo teraz tak szybko o tym mówię, ale Państwo mogą sobie sięgnąć do tego scenariusza i może dla kogoś będzie on atrakcyjny. No i ostatnia aktywność, to tak już pokrótce powiem. Jestem polonistką i już przestaję się dziwić temu, że mniej więcej przy omawianiu oświecenie romantyzm, to jest ten moment, gdy pada pytanie, proszę Pani, a jaką mamy teraz epokę? I myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, które może doprowadzić do formułowania refleksyjnych wniosków. Bardzo ciekawe jest dopuszczenie młodzieży do głosu i wspólne zastanawianie się nad tym, czy obecnie w naszym postrzeganiu świata dominuje postrzeganie świata za pomocą rozumu, czy też za pomocą uczuć, wiary, religii. W odniesieniu do innych epok literackich, jeżeli klasa ma już taką wiedzę, można sobie pozwolić na taką dyskusję, tak myślę. Jadziu, ja cię zapytam o to, co pytałam cię poza ekranem. Czy odpowiedzi uczniów twoich, bo wiem, że uczysz języka polskiego więcej niż kilka lat, czy te odpowiedzi się zmieniały w czasie? Czy uczniowie zmieniają swoje widzenie na temat epoki, też zmieniają swoje widzenie na temat świata? Wydaje mi się, że troszkę tak, bo gdy zaczynałam pracę, to internet jeszcze nie był takim dominującym źródłem informacji. Teraz już jest. I myślę, że troszeczkę się to zmienia, ale też bardziej widzę odmienność tej diagnozy, jakiej jej młodzież dokonuje. Tę odmienność uzależniam od charakteru grupy. To znaczy są czasami takie grupy, które są uduchowione, które bardzo silnie są związane z takim ekologicznym stylem życia, na łonie natury. I te grupy będą mówiły o tym,
że duchowość jest bardzo ważna, że kontakt ze swoim ciałem, umysłem to jest coś, co pozwala rozumieć świat. Natomiast też oczywiście są takie wypowiedzi młodzieży, które kładą nacisk na to, no przecież mamy rozwój technologiczny, nauka teraz przecież jest w rozkwicie, bardzo dużo wiemy, mamy dostęp do wielu informacji, no więc to rozum. No i takie argumenty w różnych grupach, w różnej dawce się pojawiają. Zawsze to jest ciekawa dyskusja. Zachęcam do tego, żeby zatrzymać się na lekcji i posłuchać młodzieży. Jadzio, cię proszę, żebyś jeszcze przesunęłaś o następny slajd. Ja chcielibyśmy Państwa zaprosić do dyskusji, do ćwiczeń z myślenia z uczniami. Wszystko to, co dzisiaj zaproponowałyśmy wspólnie w kontekście fake newsów, propagandy, która okazuje się mieć szerokie znaczenie, i dezinformacji, jest tak naprawdę punktem wyjścia właśnie do uruchomienia w naszych uczniach krytycznego myślenia, po prostu myślenia. Wiem, że nie wszystko na każdej lekcji, na każdym przedmiocie będzie się dało u Państwa przeprowadzić. Ja wrzucę w tym momencie link na czat. Mogą Państwo pobrać darmową publikację Ćwiczenia z myślenia, które powstało w Centrum Edukacji Obywatelskiej właśnie w tym obszarze programowym Odpowiadaj na globalne wyzwania. O tyle jest to propozycja ciekawa i Jadzia jest autorką jednego z tekstów, które Państwo tutaj w środku znajdą. Mamy tam część merytoryczną, gdzie są teksty tematyczne, które pozwolą Państwu wejść w ten temat, ale nie są to naukowe, tylko przybliżające różne kwestie związane z myśleniem. Do tego mamy część metodyczną, gdzie są ćwiczenia, przykłady aktywności, które z uczniami można przeprowadzić. Do tego Państwa bardzo zachęcam. I na końcu, w ostatniej części, znajdą Państwo linki do scenariuszy na konkretne przedmioty. Jeśli ktoś uczy geografii bądź historii, a nawet fizyki, znajdzie tam przykład scenariusza. Jeśli będzie to Państwu odpowiadało, to można spróbować wykorzystać, a jeżeli nie, to można zmodyfikować albo po prostu się zainspirować i tak jak dzisiaj Maja i Jadzia proponowały Państwu, uruchomić po prostu myślenie. Państwo powoli się z nami żegnają, bo rzeczywiście wybiła godzina końca naszego spotkania. Ja jestem Państwu jeszcze winna oczywiście link do, teraz jeszcze zrobiłam coś nie tak, link do zaświadczenia i w tym momencie to robię. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że musiałyśmy tą ostatnią część tak mocno przyspieszyć, ale mam nadzieję, że poczują się Państwo zainspirowani. Jak mogłabyś jeszcze przesunąć się o jedną stronę, to ja przypomnę, że mogą Państwo oczywiście skorzystać z naszej oferty warsztatów i kursów internetowych dopiero od października, ale zapraszam. I oczywiście niezmiernie Państwa zapraszam na kolejne webinaria z cyklu Odporna Szkoła. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z Mają Dobierz-Krysiak, z doktor Mają Dobierz-Krysiak i Jadzią Jarosz będzie dla Państwa też takim punktem, który spowoduje, że będą Państwo chcieli rozmawiać ze swoimi uczniami, krytycznie rozmawiać, weryfikować, sprawdzać, bo wydaje mi się, że jest to miejsce na każdą lekcję i tak jak dzisiaj opowiedziała Jadzia, na edukację medialną, ale też na lekcję wychowawczą. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci Maju, dziękuję Ci Jadziu. Mam nadzieję, że udało się Państwu dostać do zaświadczeń. Jeśli nie, to jak zawsze, to ja jeszcze wrzucę raz ostatni link do zaświadczeń. Proszę, dla tych, którzy nie zdążyli, bardzo dziękuję i dobranoc. W takim razie do zobaczenia na następnym spotkaniu. Do widzenia, dobranoc. Do widzenia.